Cześć, jestem Sylwia. Miesiąc temu przeszłam laserową korekcję wzroku. Jeśli byście chcieli zobaczyć, jak to wyglądało, to zapraszam na film. Mam na imię Sylwia, mam 39 lat, a okulary noszę od nie pamiętam kiedy. Od bardzo, bardzo dawna. Moja wada to minus 9,5 i minus 9. Jestem nauczycielem. Aktualnie uczę przyrody, biologii, EDB, WOS-u i polonistka nam odeszła, więc mam zastępstwo w jednej klasie. 5 przedmiotów. Poza tym jestem mamą dwóch wspaniałych córek. Posiadamy na stanie też męża, także siedzi w tym babińcu. Na co dzień moja wada odbiera mi moc ze względu na to, że czuję się zależna od innych. Moim ulubionym powiedzeniem jest: nie widzę problemu. Bez okularów, no nie ma się co oszukiwać, to już jest niepełnosprawność u mnie. Mam problem z właśnie takim trafianiem czymś w coś, w przelewaniem, zazwyczaj coś mi się wysypuje. Mamy 3 odkurzacze w domu, ze względu na to, że coś przenoszę, to i tak to rozsypię, wsypuję kawę, to też gdzieś tam obok mi spadnie, także cały czas coś się przy mnie dzieje. Mam spory kłopot z dobrą oceną odległości. Jak jadę samochodem, wszystkie dziury są moje. To jest na zasadzie takiej: wow, jaka dziura, muszę ją ominąć. Łup! Na pewno w nią wjadę. Nienawidzę okularów. Nie lubię ich, są ciężkie. Już teraz czuję, że jestem po prostu cała tutaj spocona. To nie jest fajne, nie lubię tego. Soczewki uważam za zbawienie po prostu ludzkości i kto je wynalazł, to powinien dostać wszystkie nagrody świata. Mam nadzieję, że ten zabieg da mi... No, to, że mi da na pewno zwiększone poczucie wartości, to jakby się z tym nie kryje. Ja mam nadzieję, że siłę przede wszystkim taką, której teraz jeszcze nie mam, a bym chciała mieć. Chciałabym rano się obudzić i widzieć. Jakby tylko tyle i chyba aż tyle. Dziś jest dzień mojej laserowej korekcji wzroku. Jestem bardzo podekscytowana i poddenerwowana. Szczerze mówiąc, nie wiem, co bardziej. Dziś weszłam do Blikpolu, skierowałam się do recepcji, gdzie bardzo miła pani przekazała mi ogromny formularz do wypełnienia. Bardzo szczegółowy wywiad na temat moich wszelkich możliwych chorób, jak i mojej rodziny. Następnie pani doktor zabrała mnie na badania. Zobaczyłam wiele kosmicznych narzędzi diagnostycznych, których wcześniej nie widziałam. Zbadała mnie przy każdej z nich. Tutaj pani doktor akurat kierowała co kolejno, gdzie się kierować i co mamy z tym tam dalej robić. Były momenty, kiedy nie można mrugać. No to było trudne, natomiast nie było absolutnie nieprzyjemne. Następnie przeszliśmy z panią doktor do jej gabinetu. Tam były już typowe badania okulistyczne, czyli sprawdzenie wady wzroku i dobór szkieł, moje ulubione. Odczytywanie liter za ścianę. Następnie pani zakropiła mi oczy, co miało na celu zwiększenie źrenic i zostałam ponownie zaproszona do gabinetu, gdzie już pani doktor z taką lupką sprawdzała dno oka, czy wszystko jest w porządku i czy moje oczy mogą mieć zabieg. Po omówieniu wszystkich wyników pani doktor powiedziała, że kwalifikuje się do zabiegu korekcji wzroku. Ogłoszono, słuchajcie, gwiazdkę w maju po prostu dla mnie, także rewelacja. Pani Sylwio, mam dobre wiadomości. Zakwalifikowała się pani do zabiegu laserowego. Pod uwagę będziemy brali dwie metody. Ze względu na wysokość pani wady będzie to zabieg płatkowy, LASIK. W naszej ofercie mamy zabieg femtolasik standardowy i femtolasik customizowany, czyli iLASIK. Czym one się różnią? Podczas tej metody customizowanej laser ma lepszą kontrolę nad tym, gdzie się znajduje pani oko. Pani tęczówka jest mapą dla lasera. Laser wie, jaka jest wielkość źrenicy i może dokładniej śledzić pani oko podczas zabiegu. Czy to znaczy, że ta wada już nigdy nie wróci?
przypadku wysokich wad, czy w krótkowzroczności, czy nadwzroczności, czy wysokiego astygmatyzmu, w trakcie gojenia rogówki może częściowo pojawić się minus pół dioptrii, czy minus jedną dioptrię astygmatyzmu i po około pół roku, trochę dłużej, jest możliwość dokorygowania wady, co ma Pani zagwarantowane w umowie z nami. I to znaczy, że już nigdy nie będę miała okularów? Dodali, nigdy nie będzie Pani nosić okularów, ale za kilka lat może się pojawić potrzeba noszenia okularów do czytania w przypadku pojawienia się starczowzroczności. Przytłoczyła mnie taka radość, że nie do końca pamiętam, co pani doktor mówiła dalej. Starałam się skupić, ale to już było, to już wiecie, na zasadzie, że tam dużo rzeczy działo się w głowie. Jakieś dzwonki dzwoniły, jaka radość była, a pani coś tam dalej mówi. Poprosiłam oczywiście o powtórzenie, bo chodziło o procedurę, jak to będzie wyglądał ten zabieg, więc jest to dość ważne. Natomiast naprawdę nie byłam w stanie trochę się skupić ze względu na tą radość. Oszołomiło mnie to, to na pewno. A takie ostatnie moje pytanie. Czy mogę płakać po zabiegu? To może się tak nie zdarzyć. Jest to przeciwwskazane, ponieważ łzy naturalnie oczyszczają oko, więc są naturalną formą higieny oka. Co teraz będziemy robić? Wszystkie badania mamy już skończone. Teraz zapraszam Panią do recepcji. Tam Pani udzielą dodatkowych informacji, a my widzimy się na zabiegu. Ekstra. Super, dziękuję bardzo. Teraz już w tej chwili czekam tylko i wyłącznie na zabieg, który będzie niedługo. Nie mogę się doczekać już. Będzie dobrze, będzie super ekstra. Musi być. Tak mi obiecali. Czapeczkę założymy. Naciągnie Pan sobie rękawki. W pasie są dwa kroczki. Poproszę o podanie. I dostanie Pani taki środek wyciszający, uspokajający do wypicia. Proszę, tak. Tak na odwagę. Ubieramy ochraniacz na kupę. W tym zestawie są dwa rodzaje kropelek. Membracji w niebieskim opakowaniu są to kropelki antybiotyczne. Do zobaczenia, dokładnie, mam nadzieję, do zobaczenia. Teraz podjeżdżamy pod pierwszą część lasera, pod pierwszy laser znaczy. Teraz będziemy zakładać pierścień. Nie ruszamy się, działa laser. I teraz już równiutko. Już jest po zabiegu. Była Pani bardzo dzielna. Normalnie widzę. No, strasznie dużo emocji, strasznie dużo emocji. Widzę wszystko za mgłą, ale jakby jestem w stanie przejść już sama z łóżka tu, więc to jest w ogóle niewiarygodne. Jak już się zaczęło i szło i pani doktor jest naprawdę tak spokojną i ciepłą osobą, że to poszło po prostu. Jak już jest tak super, to słuchajcie, to jutro będzie po prostu, nie wiem. Święto. Miło mi was wszystkich widzieć. Obudziłam się rano i widziałam
Słowo szczęście nie oddaje tego, jak się czułam. Po prostu ilość radości i szczęścia, która mi towarzyszy, jest nie do opisania. Zobaczymy, co wyjdzie na badaniu, ale według mnie wszystko poszło idealnie. Po zabiegu towarzyszyło mi mnóstwo emocji, które dość mocno mnie wykończyły, więc byłam bardzo zmęczona. Później zeszło znieczulenie, w związku z tym pojawiło się pewne pieczenie czy swędzenie i jedną taką myślą było idź spać i to natychmiast. Także bardzo szybko starałam się wrócić do domu i położyć do łóżka. Kiedy rano otworzyłam oczy, miałam na oczach oczywiście osłonki, które należy nosić przez minimum tam 7 nocy. Trochę się bałam oczywiście, co to będzie i to taki ważny moment dla mnie, w związku z tym troszeczkę go odwlekałam. No i powoli otworzyłam te oczy i się okazało, że jestem w stanie samodzielnie sobie ze wszystkim poradzić, tak? Z ubraniem się, z poranną kawą, czy czymkolwiek innym. Nic nie bolało, nic nie piekło, nie było żadnego światłowstrętu. Jakby wszystkie te wieczorne, które miałam po zabiegu rzeczy, rano nie było nic. Absolutnie nic. To było coś, czego nie da się opisać. Taka radość, szczęście, wszystko naraz. Marzyłam o tym i to marzenie się spełniło, także to jest niewiarygodne po prostu. Na badaniu okazało się, że wada została zredukowana do zera, także to jest w ogóle mistrzostwo świata dla mnie. Pani Sylwio, jak się Pani dzisiaj czuje? Bardzo dobrze, naprawdę rewelacyjnie. Bardzo się cieszę. Wczoraj pewnie było troszeczkę dyskomfortu. Wczoraj już tylko marzyłam o łóżku, a dzisiaj to nowy dzień. I już od rana lepiej. Tak. Widzenie będzie się jeszcze poprawiać w ciągu pierwszego tygodnia z każdym dniem. Także proszę podejść do recepcji, zapisać się na drugą kontrolę po tygodniu. Super. Dziękuję do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To jest jeden z lepszych dni mojego życia. Dziś rano odzyskałam samodzielność, więc to jest coś, na co czekałam wiele, wiele lat i tego mi nikt nie odbierze. Naprawdę polecam każdemu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Aktualnie jestem miesiąc po operacji. Wszystko przebiegło idealnie. Także jeżeli ktokolwiek się gdzieś tam zastanawia, czy warto, bardzo polecam. Nie potykam się, nie wchodzę w ścianę. Jest super. W końcu mogę żyć tak jak inni. Cóż mogę powiedzieć? Teraz faktycznie nie widzę problemu.